Siemanko, siemanko moi drodzy, to co zobaczycie za chwilę to najprawdopodobniej będzie jedno z lepszych otwierań, jakie zobaczycie najprawdopodobniej na YouTubie. FIFA 21, to co się podziało w tych paczkach, to jest po prostu jakaś kompletna masakra. Lekko ponad milion w paczce było i tak naprawdę wydaje mi się, że było o wiele więcej niż bańka, ale zresztą zobaczycie sami, możecie napisać w komentarzu dokładnie ile te wszystkie karty, które wypadły w paczkach, były warte. Przy okazji moi drodzy, zapraszam na streamy, bo tam otwieraliśmy te wszystkie paczuszki, linki macie podane na dole i na Discord, bo na Discordzie sobie rozmawiamy, sobie gadamy o tradeach, jak tradeować, czym tradeować i po prostu rozmawiamy sobie wieczorami na różne tematy. Link masz również podany na dole. Zapraszam, a teraz już nie przedłużam. Zobacz, co się podziało w paczkach, bo naprawdę nie, nie. Ostatnia paczka za stówę. Te paczki były tak gówniane, że jak tutaj nie dał walkoutu... To jest walkout. To jest walkout i to będzie OTW. Niemcy. Napastnik. Timo Werner! Co się tu zrespił? Patrzcie. 700 tysięcy końców, panie i panowie, ale grubo, ale grubo. Paczuszki były gówniane, ale Timo Werner jest? Jest. No właśnie nie wiem, kurde, co on tu ma. Ej, tu ma paczka Ultimate, stary. Z mojej winy. Paczka Ultimate do otworzenia będzie, no. 3 razy player pick, 2 paczki za stówkę, 2 paczki Team of the Week Premium i 125 tysięcy końców. Maxik, czy Rashford byłby dobrą opcją dla ciebie? Bo tak jeszcze nie wiem za bardzo w co uderzać. Czy Marcus Rashford byłby dobrą opcją dla ciebie, ty mi powiedz, kolego. Zobaczmy, pierwszy player pick. No i to jest, kurde, ciężki wybór, bo ten Mele na przykład wyglądał bardzo ładnie, nie? Dobra, drugi player pick. Check this out. Come on! Mówiłem, stary, że będzie Rashi? Mówiłem? Proszę bardzo, Marcus Rashford. Dziękuję bardzo, do zobaczenia bardzo. Proszę bardzo, polecam się na przyszłość. Marcus Rashford, panie i panowie, wchodzi do składu, player pick, bardzo dobrze. Cyk, cyk, teraz jeszcze Wernerito. Wernerito i masz, chłopie, zajebiste duo z przodu. Jedziemy, dawać Wernera. O, ale zazdro, nie? Też ten Rashford powinien być u mnie w składzie, powiem szczerze. Tak. Ej, miałem plan trafić dzisiaj Rashforda, no i trafiłem, no. Dobra, to teraz jeszcze Rashford wymienny, Werner wymienny z paczki premium Team of the Week i możemy się rozejść wszyscy w zgodzie, nie? Zacznijmy od mega paczki chyba, bo jest najgorsza, później dwie paczki za stówę, później paczka Ultimate i, ledzie, i na premium Team of the Week ciśniemy od razu z bomby, z Bombisława. Czy to było walkout? No i patrzę. Nie, to będzie napastnik. Tak, to jest Edin Dzeko. Roma FC. Przejdźmy do dużej złotej paczki rzadkich zawodników. Proszę bardzo. Dwie paczki ze stówę, jedna paczka 125. Walkout, jest walkout. Teraz ikonę jeszcze dajcie. Daj ta ikonę. Niemcy. Bramkarz. Kurde, myślałem. A to jest Ter Stegen. Okej. Okay. 90 overall. Nie wiem, ile kosztuje taka przyjemność, ale Marc-André, i to jeszcze nie jest koniec, panie i panowie, Marc-André Ter Stegen kosztuje obecnie 31k. Dlaczego Alisson jest taki drogi? Bo jest Premier League i ma lepszy link. W tej chwili Hanet więcej kosztuje ten... Rodri Bale, stary, w środku. Gratulujemy, Max. Ten z jakim smutkiem w głosie to. I to, stary, ja ci mówię, to za chwilę jeszcze poleci Rashford, chłopiec z paczki Premium Team of the Week, nie? Druga paczka za stówę. I drugi walkout, come on, dawaj, dawaj ta ikonę. To gdzie inform chyba, bo było pomarańczowe, Hiszpania, SP. O nie, to jest inform, to chyba będzie Olmo, czy jakoś tam nazywa ten ziomek? Dani Olmo. Nie, to jest Parejo. To jest Dani Parejo, 86 inform. Ale to jeszcze nie koniec, bo zawsze pokazuję informa pierwszego, tu dalej może być ciekawa karta w środku. Batek, Belarabi, Arias... Martial, stary. Jako duplikat. Ja pierdzielę! Marcjan, ile dali? 200? 164 tysiące! Chłop, co ma dzień! Chłop, co ma dzień, ty! Jak tutaj chyba banieczka będzie za chwilę na koncie, nie? Jeszcze paczka Premium Team of the Week przed nami. W dwóch paczkach ze 100 były dwa walkouty. Czy w paczce Ultimate też będzie walkout? nie ma walkoutu. Ale to już byłoby chyba za mocno, nie? Urugwaj, środkowy obrońca, Cagliari, to z Godin 85. Te paczki są takie... bardzo, jakby to powiedzieć, zwodzące. Bo te pierwsze karty, które się wyświetlają, nie są jakby jakieś takie mega dobre. Ale tutaj to dalej na przykład może być Mendy. To. Może być Mendy, powiedzmy. Być Martial nawet dalej, bo on ma 8-4, nie? Tutaj akurat nic ciekawego nie było. Ale chłopi tak sobie, co miał zarobić, to zarobił. A jeszcze jedno, ostatnio mam troszkę podgórkę z YouTube'em i niestety moje filmy nie są w żaden sposób promowane, więc skoro już to oglądasz, to fajnie jakby zostawić tą łapeczkę w górę po prostu. A przy okazji, jeśli jesteś nowy, to możesz zostawić subskrypcję, a jeśli jesteś stary, to możesz zostawić po prostu dzwonek. Więcej już po prostu nie gadam, zobacz sobie, co poleciało w paczkach. Trzech zawodników inform wymiennych z obecnej drużyny tygodnia. Dajcie Anglię, dajcie Niemcy i możemy się rozejść wszyscy. To jest walkout oczywiście. To jest walkout.
Hiszpania. Aj, parejko. Teraz pytanie, czy właśnie Werner i Marcia i Rashford będą poniżej jego 86, czy powyżej? Jak to teraz pokazuje? Którą kartę pokazuje? Droższą? Chyba randomowo mi się wydaje. To teraz nie ma jak... Ciekawi mnie, czy oni dalej mogą być w środku. Rashford! 600 tysięcy końców! Ja pierdzielę, jak byk! Jak byk! Banieczka wpada w tym tygodniu! Banieczka! Excuse me, Marcus Rashford! Co mogę dnie zrobić? Ja pierdzielę, co tu się wyprawia, ne? Co tu się wyprawia? Rashford z piku, Rashford w paczce. Jeszcze druga paczka Premium Team of the Week, nie? Druga paczka Premium Team of the Week bez walkoutu, stary. Ale to już byłoby za dużo. To już... Hiszpania, Dani Olmo. No to 3D, hej, tak, na Quickstyle wszystkie karty inform puścić i to i tak będą 3 dyszki, nie? Co zarobił to jego? Stary, jak tutaj Georgie Best wjeżdża, coś czuję. Beścik chyba wlatuje gdzieś tam na ten, na prawe skrzydełko, a Rashford na ten, na SP. Nie, Maxiu, nie rób mu tego, nie kupuj mu, żeby, nie, kup coś innego, kup sobie, nie wiem, czterech waranów za to. Nie kupuj Besta. Ma już jednego, więc po co mu kolejny skrzydełek? Inwestycja. Dobra, GG Maxi, ładna, dobra robota.